Cześć, cześć! Gdzie się pchasz, dziewczyno? Kto ty jesteś w ogóle? Świętosława. Ja jestem żonaty, kuźwa. Eee, cześć, cześć! Witajcie na kanale Grana kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. Proszę Państwa, mm, mamy cały czas wiosnę, cały czas tutaj sobie ogarniamy Temat, i w dniu dzisiejszym wydaje mi się, że czas najwyższy na, wy, na wybudowanie naszego pierwszego straganu. Już chyba czas najwyższy, właśnie ten targ zrobić. No i teraz rzeczy jest tego typu, że trzeba przemyśleć, jak to zrobić. No. No, no bo tak, ale, żeby było Ciekawie, to ja postawię sobie, bo, bo oczywiście to ma działać tutaj na tym cyplu, czyli na mapie. Jesteśmy w tym oto miejscu, tak? Ten, ten, ten cypelek taki. To jest Państwa pomysł na to, żeby coś takiego tutaj miało miejsce: czyli targ, czyli tawerna, czyli takie można powiedzieć, centrum naszej wiochy, w którym społeczeństwo będzie zbierało się i będzie różne aktywności tam sobie ogarniać natomiast ja potrzebuję również tutaj domów tak tych takich najlepszych z najlepszych więc nie chcąc marnować zasobów ja po prostu postawię sobie tutaj szkielety tak żeby później sukcesywnie budować te domy w momencie kiedy będą one potrzebne i Skoncentruję się po prostu na stricte, na szkieletach. O. I to będzie wyglądało w ten sposób. Tak będzie sobie tutaj stało. Natomiast będę wiedział, gdzie te domy są. Czyli mogę wytyczać, powiedzmy, drogę, mogę wytyczać jakieś inne budynki, które będą miały tu w przyszłości stanąć i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie to samo po drugiej stronie. Z tym, że jak widzimy, no tu. Bardzo duży obszar jest, tak? Yy, między tamtymi domami, a tymi, które tu staną. Więc czymś się będziemy, czymś ten obszar będziemy zapełniać. To nie będzie tylko takie, właśnie, że, że będą. Yy, Huźwa czemu wy się dziewczyny na mnie pchać? No, w realu tak się nie dzieje, kurna, tutaj co chwila. No. Gdzie tu sprawiedliwość, albo przynajmniej jakieś prawo? Yy, ziomuś, uciekaj stąd. No, widzisz? I po tu w lasu? Będziecie tak szlają tu? Chłopie, tu osiedle powstaje, kuźwa, ogarnij się. O, <grym> znowu na złość jednemu z widzów robię. Mówi tam ciągle pierdzieli smutki ciotki Adelaide, że się powtarza ciągle Oga ogarnąć, ogarnąć. Kurde, no chłopie, weź. weź się ogarnij, o. Bo ingerujesz tutaj już w, w, w styl bycia drugiego człowieka, nikt nie będzie żył po twojemu i, i robił tak, jak ty chcesz. Także tak to wygląda. No dobra. Ta brzuska do wycięcia. Dobra. Yy, pieniek też. Kłody się oczywiście przydadzą. Okej? Okay? Yy, aha, tu jest jeszcze jedna, bo, bo właśnie. A mo <noise> możesz poczekać. <noise> no dobra, i coś takiego mamy. Jak na razie. Oczywiście tutaj jeszcze je, pewnie jeden dom stanie, aczkolwiek gdzieś tu będzie droga przebiegała. Oj. Yy, trzeba by było stworzyć system informacji przestrzennej i zagospodarowania. Bo widzę, że tu się dużo tego wszystkiego tworzy, natomiast yy, no y, 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 jakiś tam ład yy, pobellanski ład, o, trzeba trzeba <ścoughs> tu stworzyć. Dobra, słuchajcie, yy, to teraz może tak, yy, aha, jeszcze nie, chwila, bo chciałem powiedzieć, że może teraz droga, ale yy, przecież tutaj jakieś tam płotki, nie płotki, inne rzeczy... Musimy też przewidzieć, jak to by miało wyglądać. Czyli, y, jeżeli by chcieć zrobić jakieś takie, powiedzmy, ala obejście, to droga musiałaby lecieć mniej więcej tutaj. No, można. U, u, kuszy nie potrzebujemy, Pabellusku. Czyli, można gdzieś mniej więcej tutaj zacząć ją wytyczać, załóżmy. O, coś w tym stylu. Gdzieś tak ją pociągnąć. O, dotąd. Później ona będzie tam gdzieś skręcać, łączyć się z inną. Natomiast w tej chwili to my chcemy zadziałać tu. No i ona mogłaby wykręcać tak po malutku, tak żeby wiecie, mieć miejsce właśnie na te różne ogródki, na takie obejście, na takie płotki i te inne. Plus w przyszłości również te latarnie, bo wiadomo, oświetlenie również jest bardzo potrzebne. Tutaj, w przypadku domu Sołtysa, to, to będę chciał trochę więcej miejsca zrobić, ale czy mnie się to uda? Mamy takie lepsze troszeczkę tutaj obejście, no bo wi wiadomo, to jest dom Sołtysa, i, i Państwo żeście zasugerowali. Aby zaszaleć z dekoracjami. No to spróbujemy. Tutaj tę drogę może w ten sposób puścimy. Tych brzuzek postaram się nie wyciąć. Niech one tutaj sobie będą. Musimy mieć na tyle dużo miejsca w środku, jakby, czyli po naszej lewej stronie w obecnej chwili. Aby mieć jeszcze możliwość postawienia, oczywiście, jakże arcyważnego budynku, jakim jest tawerna. Bo przecież, wiadomo, to jest Centrum Spotkań, nie? taki ośrodek kulturalny. No dobra, coś mamy. Na razie nie doprowadzam ścieżek bezpośrednio tam do, do, do drzwi. One prawdopodobnie będą. Natomiast wytyczyliśmy sobie drogę i, i bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, bo w tej chwili będzie można yy, rozplanować stragany. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z ludźmi, to muszę tutaj Państwa poinformować o tym, że Amelia poza nagraniem dołączyła do naszej Wiochy i ona mieszka. Ona mieszka, proszę państwa, wraz z Radomirem. Różnica wieku to 8 lat. W związku z tym, no, oni się tam dogadają między sobą, bo pisaliście, że nie można przekroczyć 10 lat różnicy, tak? Aczkolwiek jest takie powiedzenie, że psy na lata się nie gryzą. No to ufam wam i, i tak też zrobiłem, że, że no właśnie. Więc Amelka pracuje po pierwsze jako rolnik, a po drugie mieszka z Radomirem, oni się tam teraz zaprzyjaźnią, zaznajomią i takie tam. Natomiast yy, Chociemir, Chociemir jest górnikiem, natomiast on jest górnikiem tymczasowym, wiadomo, bo on ma trójkę tutaj w dyplomację, więc on docelowo ma właśnie pracować na straganie. I ktoś jeszcze tutaj miał też pracować? A, Agnes, oni, oni chyba są tam ze sobą, nie? razem mieszkają, z tego co pamiętam. I możemy to oczywiście sprawdzić. Tak, oni mieszkają razem. W związku z tym oboje będą pracować na targu. Oczywiście Agnes będzie pracowała do momentu zajścia w ciążę, bo nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Natomiast jak na razie ona nie pracuje. Chociaż z drugiej strony, wiecie co, bo yy, tak, Hociemir ma tę dwójkę w, w wydobycie. Agnes ma jedynkę. I ona w ogóle nie ma pracy. To może by Agnes zatrudnić na tym, na tym targu. Cho Chociaż tę robotę obiecałem Hociemirowi, więc on się yy, Zenerwuje, jak się dowie. A na pewno się dowie, no bo to jego tam yy, współlokatorka, wybranka, dziewczyna narzeczona, czy tam yy, inna żona. Teraz pytanie, w którym oni domu mieszkają? E, chyba w tym. Agnes, czy to ty? Tak. E, powiedzieliście, żeby tutaj nazywać te, te, te domy imionami. Tylko gdzie to się cholera robi? No, no właśnie. Jakbyście mi podpowiedzieli, bo czekajcie. Zarządzanie, przepisanie, otwórz szczegóły. O? Aha. Kurde, dobra, ja lepiej jestem, naprawdę. A to jest Taslaw, to Taslawa otworzyłem. Ja się Dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Nie! O jak zostałeś przeniesiony do tego domu? Matko, Świętsza, nie! Jezus, Maria, tu wracajżeś tu. Mbłoś ty mój. No i co, i ci bezdomni zostali, tak? Jak rozumiem? Czy jak mam to. No, nie wyświetla się, że oni są bezdomni, ale Agnes, gdzie ty mieszkasz? A w domu, tylko którym? O kurde. No nie, no niby. Dobra, z mirem mieszkają. Dobrze, coś tam namodziłem, nakombinowałem. <laughs> Dobra, jeszcze raz, spróbujmy. Taslaw, Ciechosława, a to nie ten dom. Jasne, gdzie oni? Gdzie ich tepnęło? Gdzie ich przeniosło? Nie chcę być przeniesiony do tego domu. Matko Boża. Poczekaj, dajcie mi chwilę, bo przecież coś za, za chwilę tu tak nakombinuję, że się nie pozbieramy. Dobra, zrobiłem porządek. Tutaj nazwę własność ogarnia. W końcu się dopatrzyłem. Chociemir Agnes. No to nazwijmy. O. Yy... Może... Dobra. Chociemir... I Agnes. Akceptuj. O, no dobra, i, i mamy to. Dobrze, ja to sobie zrobię później, słuchajcie, poza nagraniem, bo to szkoda czasu teraz marnować, ale okej, okay, y, możemy. Y, napisaliście też, że z polami można tak samo zrobić, także jak zwykle y, bardzo Państwu dziękuję za podpowiedź. Y, teraz pytanie brzmi, który to jest dom, gdzie oni mieszkają? Hmm. Wolę nie klikać, bo mnie co chwila przenosi. Nie wiem, dlaczego w ten sposób się to odbywa. Natomiast Tark, Stragan, postawimy sobie. No, no właśnie, gdzie by, może? Czekajcie, usługi. <laughs> Stragan, może tutaj. Co państwo na to? Gdzieś tutaj postawimy. O. Tyk, młoteczek i heja. A, desek nie mam. No dobra, to musimy zrobić deski. Ile tych desek tam było? Cztery. Nie no, na pewno więcej trzeba będzie. A fajnie to wygląda z tymi szkieletami, słuchajcie, tutaj e, tych domów. To, to rzeczywiście tak jakby deweloper e, rozpoczął budowę osiedla i, i, i już e, stoją częściowo domy. Jedne są już e, zrobione, po niektóre e, nawet ocieplone, tak jak e, oczywiście dom Sołtysa. A niektóre dopiero w fazie mm, początkowej, więc no właśnie, jak w realu. Dobra, zróbmy sobie może... No, 60 desek tu wystarczy. No dawaj, mistrzu. Dobra. I teraz jeszcze bym skoczył, bo i tak mam po drodze, to, to, to skoczyłbym tutaj do magazynku i zobaczył, jak wygląda sytuacja z kłodami. Oczywiście je zgarną ze sobą. 56, dobra. Przy okazji jeszcze, zobaczcie ile mamy piór. 1300. Bardzo dobrze. Ruda cyny 28, ruda miedzi 55, więc też jako tako to wszystko tutaj idzie. 82 pienia, więc wapień też zgarnę i może... Uda się ocieplić jakiś dom w całości, chociaż coś czuję, że jednak tak nie będzie. Lepiej po pszenicy nie ganiać. To poletko musi stąd zniknąć, bo ono tylko przeszkadza. To, to będzie trasa przelato, przelotowa, że tak powiem. No, już w nie sap. Wiesz, co ja o tym myślę. No i dobra. I hop. Co tutaj dalej? Eee, cztery kłody. Ok. O, shit. Ja zapomniałem, że tutaj właśnie takie rzeczy będą miały miejsce lniana tkanina, ale jaja. I to sporo jej potrzeba. Kurczę, no. No nic, trzeba wydać pieniądz i mam nadzieję, że. I mam nadzieję. Yy... Na zdrowie! <laughs> mam nadzieję, drodzy Państwo, że się to uda. Yy... Tak czy, tak czy inaczej? Znaczy, że się uda? No Na pewno się uda, tylko mam nadzieję, że będzie odpowiednia ilość tam na bazarku. A to mi pokazało, że trzeba będzie wybudować również szwalnie. Więc y, dzisiaj tego nie zrobimy, ale w najbliższej przyszłości jak najbardziej tak. No i tam, tylko wiecie, szwalnie. Jak szwalnie, to i stodołe. Jak stodołe, no to i. i... I pracownik do, do, do produkcji, tak? No tutaj ja mogę sam oczywiście to wszystko ogarniać, no ale jeżeli ktoś powolutku może mi te lniane tkaniny robić, no to też warto jednak zadbać o to, żeby już powoli, powoli ta wioska rzeczywiście produkowała jakieś tam swoje e, rzeczy. Czy ja to tutaj znajdę? Delewuje. Dele dele że ja do, do tej pani do Emisławy chciałem. Boże, pani weźmie coś na gardło, pani starsza. Lniana tkanina to miała być, tak? No ale ona chyba nie ma tutaj. Ona chyba ma już gotowce. Mm. No z tego co widzę to, to tak. E, czyli tutaj tego nie kupimy. Dobra. Tutaj zielarka. Czy ty byś miał, kurczę, Markus Markusławie, ty masz różne rzeczy tutaj. Zobaczmy. Len, lniana tkanina. Yy, 13 jedynie. Ojej. Dobrze, ja kupię tutaj te... te lnianą tkaninę. Kupię lnianą nić. I kupię sam len. Trochę wydałem. No ale... Aha. Moment, moment. Oddawaj e, to, co żeś mi tutaj zabrał, łowudziaku. O, jego by można było dopychać, słuchajcie, tym, e, piórami, nie? <grych> Bo piór jest naprawdę dużo. O, i te pióra właśnie... Pióra właśnie będą e, służyły nam do tego, żeby wy... wypełniać, takie, osuszać ich, jak ja to mówię. Poczekajcie, mamy tutaj... Punkcik dyplomacji, co my rozwijamy? Inspirującą przemowę. No i teraz yy, będziemy mieli 10%. Yy. A my całkowicie możemy to rozwinąć. Dobra, i 15%. Proszę uprzejmie. Chciałbym zobaczyć. Szybsza produkcja u pracowników. Okej. Okay. A nie, to na razie nie zobaczę. Na razie nie zobaczę. Trzeba będzie chyba, proszę Państwa, jednak te szwalnie wybudować. Coś tak czuję. A Jesteś brudny. Znowu. Kurde, co chwila go myje, a on co chwila brudny. Ja nie wiem, jak on to robi. Ej, ty panie mój. Synu. Że tak ulubionym słówkiem widza, bo ogarni się. I... <słuch> Już jaja nie z tej ziemi. No dobra, pióra chyba trzeba będzie zacząć nosić ze sobą. Właśnie tak, żeby dopychać, osuszać ludzi z kasiory. Gdzie ja bym szwalnię mógł wybudować? Słuchajcie, szwalnia to jest taki budynek, e, który mógłby stać gdzieś w okolicach bazarku. Tak mi się wydaje. Czemu nie? Natomiast zobaczmy, co my możemy tutaj z tym fantem zrobić. Mm, weźmy młotek. A, tutaj dechy, ok. Osiem. A, czyli to było wszystko. Okej, okay, no dobra, no to było wszystko. No w porządku. To no teraz tak. Mam na wyposażeniu trzy brązowe młotki. Takie stuprocentowe. I można byłoby te młotki ogarnąć w sprzedaży, nie? Teraz za każdym słowem ogarnąć to będę się kiknął. Takie ocki klocki Dobrze Wrzućmy to tu Czasami no niestety Ty drogi widzów, który miałeś pretensje I wszyscy inni widzowie No czasami jak człowiek sobie wbije do głowy jakieś słówko To to automatycznie idzie to, to nie jest, że celowo Kiedyś bardzo często mówiłem generalnie I tak cyklicznie to się zmienia No nie wiem, no taki sezon prawdopodobnie <noise> Dobra, teraz tak Agnes. Agnes miała pracować na targu, więc niech ona pracuje na tym targu. Proszę bardzo. Znaczy, choć Emir miał pracować, no ale yy, Agnes go wygryzła. I teraz tak. Stragan. Proszę uprzejmie. To jest jedno miejsce wolne. I teraz sobie skonfigurujemy ten stragan. Yy, domy. To ja później yy, wezmę i podpiszę to wszystko. Yy, produkcja usługi. I teraz tak. Co my możemy tu sprzedawać? Oczywiście. A co się stanęło? Nie można skonfigurować tego? Sprzedaży? Całkowita intensywność pracy. Jakim? Ja. Ale dlaczego? Nie przypisane Ale do czego nie przypisane? Proszę Państwa, co tu jeszcze trzeba zrobić, żeby to zadziałało? Zmień rodzaj towarów. A to tutaj. Dobrze. Już nie ważne. Narzędzia. I teraz my chcemy sprzedawać brązowe młotki, tak? I jeżeli to... O! Oh. O kurczę. O kurczę, blade. Czy to jest liczba dzienna? Czy tyle na dzień bym zarabiał? Włody panie. Jeżeli to jest liczba dzienna. O to będzie nieźle. <laughs> rozumiem młotek. Po 95. Czekajcie, bo coś mi tu nie leży, słuchajcie, coś mi tutaj nie pasi, bo brozowe młotki one więcej kosztowały, z tego co ja pamiętam. 150 chyba dwa. Sprzedaż. A nie, tu są pieniądze, dobra, to są pieniądze, sorry. Czyli pieniędzy ja bym 370 zarobił za jeden młotek? Czy za 1%? Nie wiem, dziwne to trochę, nie, nie rozumiem tego w tym momencie. Yy, dajmy to na, na, na 100%. Zaraz zobaczymy. Aha, czyli to są tak. Dobra, prawie 4 młotki dziennie może sprzedać za 374, tak? Mhm. I to po 95 za młotek. Powiem wam szczerze, co to tak trochę mi się to nie kalkuluje, wiecie? Naprawdę. Ale dobra, no niech sprzeda te młotki. Yy, zalążek targu mamy, więc z nich i tak będzie. I tak jak na dobrą sprawę myślę, że idąc y, tym tokiem myślenia, y, że, że, że szwalnia mogłaby tutaj gdzieś stać w okolicach y, właśnie targu, to, to, czemu, to czemu nie? Można by w ten sposób zrobić. Ja bym postawił szwalnię gdzieś, może tutaj. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Nie wiem, co państwo na to. Natomiast. Zobaczmy. Budynki, produkcja. Produkcja. Gdzie jest ta produkcja? Tu. Aha, tylko tu będziemy mieli szwalnię trzeciego poziomu. Czy mnie się teraz opłaca ją wstawiać? Znaczy, no nie mam wyjścia za bardzo. Dobra. Tylko, że ty. Masz tu wejście. Tu jest droga, więc mniej więcej gdzieś tak, żeby to było jeszcze względem tego targu. Dobra, tutaj kłody idą. Później to sobie po prostu zmienimy. Ewentualnie w ogóle zmienimy lokalizację szpalni, jeżeli uznamy tutaj wspólnie państwo, ja, że miejsce, w którym obecnie stoi, nie jest zbyt fortunne do tego, żeby, żeby tutaj stała. No ale okej. Okay. O kurcze, jedzenia zabrakło? Jakim cudem. I teraz tak mamy. Mm, czekajcie, mamy lnianą nić, tak? Mamy lnianą nić. 20 sztuk. No teraz zobaczmy. Lniana tkanina. Za 50 odblokowujemy. I możemy sobie to wytworzyć. Czyli 20 takich lnianych tkanin będzie. Muszę im jedzenie wrzucić. Jak to się stało, że tam jedzenia nie ma? Albo zgnilizna się zrobiła, w co wątpię. Albo wszystko zeżarli. Chodźmy jeszcze sprawdzić tutaj. To jest aż, aż, aż dziwne. A jeżeli zeżarli, to ja muszę iść na polowanie. Bo tutaj myśliwi nie tworzą mięsa, tylko, tylko pióra. Ach, zeżarli. Dobra, ja im wrzucę cebulę, bo taszcze to nie wiadomo po co. Co tam jeszcze mogę im wrzucić? Co ja tu jeszcze mam ciekawego? Pieczone mięso, trzy sztuki, co prawda jedynie, ale. No ale mam. O, i piórko. A, miałem 130 piór ze sobą. No to bardzo ładnie. Mogłem dopchnąć tamtego Markusława. Dobra, już nie ma problemu z jedzeniem. Yy, początek targowiska jest. Yy, trzeba będzie dalej budować oczywiście domy, trzeba będzie werbować ludzi. Tutaj będziemy ogarniać temat. Ogarniać temat. Yy, brązu i młotków. Ja czekam jeszcze na Państwa tutaj kwestie związane z tym, czy opłaca się te brązowe młotki tutaj sprzedawać i jak to dokładnie miałoby działać. I dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.